Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak widzicie, mam sobie komplet po prostu zszat, jeśli chodzi o rycerzy pierścienia. Mam kaptur, zbroję, rękawice, poprawka. Teraz mam komplet i nogawice rycerza pierścienia. Tak wygląda pełny komplet tej zbroi. I troszeczkę się w niej teraz będziemy bujali. Bardzo mi się ona podoba. Uwaga, odkryłem ognisko poza nagraniem. Znajduje się ono, kurwa, tutaj. W tym miejscu, które omijałem kilkanaście razy. No niestety. Ja tu mogę zejść, to zobaczmy, co się tu kryje. O ile się kryje cokolwiek, zanim wrócimy do jaskini. Omijając po drodze oczywiście ognisty ostrzał Midira. Mam nadzieję. Mam, będę omijał tych typiarzy wszystkich. Tego gościa też. Dobra, on będzie trochę trudniejszy do uniknięcia właśnie przy tych uczników. Oh, come on! Że pierśnie raczej za mną nie pójdą, a jak pójdą, no to mi tym prędkę ich usmażę. Więc ich pogrzeb, nie mój. Może już triggerowany. Tutaj. Wejdę. A co to było to przed chwilą? Tu jeszcze widzę, jest przejście. Zobaczmy dokąd. Proszę! Skrót do ogniska! Czy to mimikra? Czy ten? Przeczytaj wyryty tekst. Okaż swoje człowieczeństwo. Okej, okay, no to będzie trochę trudne, bo nie mam tutaj dostępu do człowieczeństwa. Znaczy... Dobra, w jakim stopniu mam, bo zamiast człowieczeństwa jest żar, ale... Chodzi o coś innego. A dobra, chyba wiem, o co chodzi. Mimika i człowieczeństwo, czyli pewnie muszę użyć kameleona i zamienić się w ducha człowieczeństwa. Przejść. Coś tam zrobiłem, ale... Nic takiego. Wypominałem to przejście, do którego chciałem wejść. Co tu się znajduje? Dwie łuski z tytanitu tylko i wyłącznie. Brawo ja. A ja tutaj myślę, że jest jakieś dalsze wejście jeszcze do tej jaskini. No nie było uniku, więc ja podobałem trochę bardziej niż chciałem. Kurde, mogłem tego użyć. Ajajaj. Mogłem skorzystać z okazji pousuwać te zaklęcia. Dobra. Skoro już jestem, to bardzo ładnie zbierają się kolejne te. Dobra, jednego jest tylko słusznego. Ty jeszcze lepszy nie zdobędę. Bo gra mnie jak na złość wywala gdzieś indziej. Pozwolę sobie użyć kosy na nich. No i co? Teraz zostaną tylko nasz kolega rycerz. To let's go. Tu są moje dusze. Teraz traciłem jak skończony idiota. Prosty klejnot. Okej. Okay. Gdzie go wciął? Tu jest! 250 tysięcy hit mam. Ja wiem skąd. Jeszcze backstab. A i poza nagraniem rozwaliłem zbroję tego całego zabójcy smoków i zdobyłem jej set. Zdychają... O, ten ma, proszę, set Morna na sobie. Czekaj, czy to właśnie sam ten... kapłan. Okej, grzmotnęło mocno.
Come on! No naprawdę? Że jednej potrzebuje z tych pasów akcji i oczywiście gościu nie mógł mi jej dać tak długo. Znaczy on. Ja nie byłem na tyle inteligentny, żeby ją dobrze odpalić. To jest taki drobny plus, jeśli chodzi o całą tę sytuację, w sensie o tego specjala, że to jakby przełamuje. No tak, no przełamuje równowagę, przez co nie jest w stanie się w ogóle bronić tym, który otrzyma cały... Choć trzy ciosy dostajecie z tej serii, jesteście wytrąceni z równowagi, nic nie umiecie zrobić. A, jeszcze takie coś mi wypadło z jednego właśnie z tych rycerzy. Ozdoba włóczni Filianor, dowód na spełnienie powinności, proszę, czyli to jest kolejny z tych darów do przymierzy. Włóczni kościoła strzegą snu księżniczki, a to jest symbol spełnienia tej powinności. Ozdobna złota tkanina z herbem z młodej trawy. Rycerze księżniczki z dumą okazywali te cenne odznaki, najczęściej zawieszając je na swoich bliźniaczych ceremonialnych włóczniach. Interesting. Dobra, jeszcze wam pokażę na szybko set tej zbroi. Bo mam ją tutaj. A, jeszcze tą opaskę zobaczmy. Niewiadomego pochodzenia zasłaniająca oczy opaska. Małe szczeliny pozwalające na ograniczone widzenie. Wzmacnia takim mrokiem, lecz wraz z mrokiem kierowanym przeciw tobie. Okej, czyli taki miecz obosieczny. Ta fioletowa stalowa osłona przypomina nieco detalami korony strażniczki ognia. No, musiałbym zobaczyć, mieć dla porównania, bo na razie jej nie mam. I mamy cały set zabójcy smoków. Co ważniejsze, żelazny set zabójcy smoków, żeby nie mylić z setem Ornsteina. Więc zobaczmy, tutaj widzę to samo. Więc okej. Żelazna zbroja zabójcy smoków. Pancerz z lanego żelaza stanowiący część starodawnej zbroi zabójcy smoków. Gdy czempion popiołu pokonał tę zbroję w Lothric, spoczęła na wieki w rdzy, by ostatecznie zapaść się w otchłanie mokradeł, gdzie ponownie przesyciły ją pragnienie łowów. Wait a minute, czekaj moment. Czekaj, ja to dobrze rozumiem. Pokonaliśmy tę zbroję w Lothric. I ona jakby zapadła się w nicość i wyszła sobie tutaj? W mieście pierścienia? Dobrze to rozumiem? Intrygujące. Nawet bardzo. I trochę dziwne zarazem. Jak widzicie, obrona jest lepsza niż... No, w niektórych przypadkach jest lepsza niż set rycerzy pierścienia. Ale ja tam wolę sobie pochodzić właśnie w secie pierścienia, jeśli chodzi o te lokacje. Dobra, tu jestem na wyjściu. Okej, czyli takie kółeczko zatoczyliśmy, powiedzmy. Teraz co? Mogę iść tędy. Jak tu zeskoczę, to już się nie cofnę. Albo mogę spróbować to przeskoczyć. Pytanie, czy dam radę. Nie, ni cholery. Dobra, no to idziemy w takim razie tędy. Zobaczmy. Mogę iść na pewno na dół. Przed tobą kłamca. Okej, ktoś coś pisał pewnie o iluzji albo skarbach. Dobra, tu jak zeskoczę, no to mamy. W sumie patrzcie, bo to jest chyba po Graelu, tak mi się wydaje. Widzicie, jeszcze patrzcie tutaj. Tak przy... dany kamień specjalnie, to żeby to na pewno nie uciekło. To jest na pewno po Graelu. Bo już wcześniej na stercie mentów były takie te wymagane pewność siebie. Jakby iść na górę, czy jak? Dobra, tu. Tu spadnę i się zabiję. Tutaj. Dobra. Okej, jeszcze niżej. Tu jest przedmiot. Poświęcony klejnot, czyli nie zabiorę go. Tutaj pusto. Znowu. Kurde, to wygląda jak jakaś wielka arena po prostu, nie sądzicie? To tak dziwnie ograniczona. Dostępnością. Bez prostowania. Oho. Okej. Okay. Gdzie jest łańcuch? Tu. Patrzcie, jak to jest cwane, nie? Bo on jest ten. Większość jest schowana pod tym, więc ciężko zobaczyć. Konkret dla pewności. Ale ja mogę dla pewności oczywiście użyć
Talizmanu Łowcy Nieumarłych. I to był bardzo dobry ruch. Proszę, bym się nadział na mimika teraz. Pieśnie złego oka plus 3, nice. Okej. Okay. Jeszcze po sobie zostawisz? Nie, o, ale mogę odzyskać jednego Estusa. Z chęcią to zrobię. Że fakt, że to się nie stakuje, to naprawdę boli. Na spokojnie by mogło. Okej, okay, tu mnie nie było. To jest dalsze przejście. To jest jaj. O ile on mi się minął teraz z tym cio... Co to było? Co jest spokój? Okej. Okay. A, dobra. Tutaj wiem, gdzie jestem. Tutaj byłaby ta jaszczurka. I jest ognisko, proszę. Przed tobą kłamca. Pewnie coś o iluzji pewnie było. Jak się nazywa to ognisko? Wspólny grób. Okej, okay, dobra, spróbuję jaszczurkę zabić teraz. A no tak, jaszczurka się nie pojawi, musiałbym przeodwołać lokację. Mógłbym to zrobić, ale podziękuję. Walka dystansowa. Co, Midir pewnie znowu? No już. Tak, dokładnie. Tu, w tym miejscu. Oj! Ale trzeba uważać. Wygląda, że był całym mrokiem. Tu na krańcu stoi. Okej, on jednocześnie sieje ogień, teraz na mnie jakby splunął wiązką mroku. Zauważyliście to? Okej, to zwiększą walka dystansowa. Aha. Dobry ruch. Aha. Zapieprzaj. Nie oglądaj się na to. Ty, o, włos mnie po prostu miznął, nie? Czy miznął? Wisnął! Głośno mi zniała ta jego ta. Ta jego wiązka. A to się jeszcze chodzić. Tak rozproszamy. No proszę, rzeczywiście. Dobra, wstawaj. Znikaj. Ja, goście padł. Tutaj też? Nie, ale... Dobra, nie. Nie uwierzę, że tu było tylko to. Że on tylko tu był. Okej. Okay. Dusza. Ja cię, ej, jak w tym? Przed tobą skarb. Strzał błyskawic. Nice. Okej, okay, to jest drugi... Wedle Wiki to jest drugi cud. W tym miejscu i przedostatni cud w całej grze. Ostatni cud, jakiego mogę się nauczyć, jest z duszy Final Bossa, którą mogę przetranspozytować. Dobra, dwie łuski z Titanitu może być. O, proszę. Co my tu mamy? Przed tobą zdrada. No to na pewno, patrzcie.
Wiecie, kto to jest? No ten to wiadomo, kto to jest. To jest oczywiście Gwyn. Ale tu mamy albo jednego z pierwszych pigmejów, czyli jednego z pierwszych władców Miasta Pierścienia, albo mamy samego sprytnego Karła. Jedno z dwóch. Tylko, że jak wiemy, no wiedzą ci, którzy oglądali mój odcinek o Mieście Pierścienia, znaczy wróć, o Artoriasie, ale tam głównie mówiłem o Mieście Pierścienia, no to Gwyn troszeczkę pomachinował, żeby ludzkość sobie podporządkować. Zobaczmy, jak wygląda ten specjal. Tak jak tutaj. No dokładnie, to jest to samo, czego oni używają. O ty! Winda? O, na górę! Przymrze na dół. Dobra, czekaj, moment. Tu i tu bym chciał wielki łuk. Jestem ciekaw, czy mogę zestrzelić ten posąg. Ja cię sunę, naprawdę? Ej, to jest gigantyczny skrót! Pod sam ten! Na sam początek praktycznie. Dobra, czy mogę zestrzelić ten posąg? Nie. A mogę zestrzelić to, co tutaj trzyma? Też nie. Ale mogę tu zeskoczyć. Okej, piętro wyżej. Czy da się tu wejść wyżej? Jak tak patrzę, to nie bardzo. Może jakoś na zewnątrz? Wróćmy tutaj do... A w sumie do czego? Może do kosu znowu? Ale na razie zostaję przy szponach. Okej, tutaj... Duża arena. Rycerz. Będzie boss. Będzie boss jak nic. Tutaj spadek w przepaść. Przed tobą twardy wróg. No, rycerze faktycznie są twardzi. Rozkwitający zielony pąk. Czołem. Okej, to był kurs. Ładnie. O, nice! Para wielkich mieczy rycerzy pierścienia. Super, od razu nowa broń zdobyta. I to jest to, czego on teraz używał. Nie, wracaj. Dwa wielkie czarne miecze rycerzy pierścienia. Uzbrojenie pierwotnych ludów wykowano w głębiach otchłani, nadając mu pewne pozory życia. Właśnie dlatego też bogowie nałożyli na te miecze ich posiadaczy pieczęcie ognia. Umiejętność żar. Krzyżujesz dwa zmęczone bojami ostrza, wskrzeszając na chwilę płomienną iskrę. Szybki jak błyskawica wymach do góry, przecina powietrze, będąc wstępem do normalnych lub silnych ataków. Okej. Zobaczmy. Okej, czy to jest dokładnie to, czego on teraz... Teraz był silny atak. Czekaj. Boże, kondycji nie miałem na ten silny atak, dlatego nie wykonało. Czy tam kondycji, czy tam staminy? Fragment rytualny był włóczni, okej. Okay. Silny. Oj! Jaki bug! Boże, bug, jaki flip właściwie! Widzieliście to? Flip! Tego kurde, ten obrót na rękach jest taki trochę nienaturalny, bo... Jakby postać robi flipa, ale ten... Ale ostrza stoją w miejscu, nie? Razem z rękoma i to wygląda tak trochę dziwnie. Kurde, close one. Teraz się udało. Migoczący tytanit. No, powiedzmy, że było warto. Poniekąd. Dobra, co jest tutaj? Pomnik boski... Mamy ostatnie! Ostatnie przymierze! Dobra, co to jest do użycia? Ta włócznia? Tak, tu jest.
przyzwij wyrzucane w górę rytualne włócznie. Niezużywalne. Do gier sieciowych. Fragment włóczni rytualnych wykorzystywanych niegdyś przez rycerzy księżniczki Filianor. Od nich właśnie pochodzi nazwa włóczni kościoła. Kiedy włócznie kościoła stawiają czoła wyjątkowo niebezpiecznym wrogom, ten przedmiot pozwala im sięgać do dziedzictwa dawnej chwały i przyzywać szereg wyrzuconych w górę rytualnych włóczni. Ja chcę zobaczyć, jak to działa. Dobra. Przy okazji, dołączmy tutaj. Ofiary ozdoba włóczni. Mam jedną, ale powinno się teraz rozmnożyć. Więc tak, chcę ofiarować jedną. Pogłębiło się oddanie. Dobra, i teraz chcę ofiarować całą resztę. Rosa młodej trawy i fragment boskiej włóczni. Nowa ranga, czyli oczywiście maksymalna. Ale patrzcie, oddanie przymierza się pogłębiło, ale jeszcze... Ale nie zdobyłem tutaj tego. Nie zdobyłem opcji na przymierze. Zobaczmy tutaj. Rytualna boska. Okej, opis jest inny. No, przynajmniej się od drugiego akapitu się zaczyna inaczej. Te boskie złote włócznie przekazywane były najbardziej zaufanym i poważanym wojownikom. Kiedy włócznie kościoła stawiają czoła wyjątkowo niebezpiecznym wrogom, ten przedmiot pozwala im sięgać do dziedzictwa dawnej chwały i przyzywać szereg wyrzuconych w górę rytualnych włóczni. Okej, dobra. Czyli jeden akapit jest tylko inny. Cała reszta jest taka sama. Zobaczmy, jak to działa. A, nie mogę. Okej. Ale pytanie, czy nie mogę, bo nie jestem w przymierzu, czy... Czy to jest na przykład tylko do walki z bossem? Albo tylko do gier sieciowych? Zobaczmy, to jest... No nie, bo to jest do gier sieciowych. Czekaj, pokaż mi... A nie, tak, dobra, bo kryształu też... Bo kryształ też jest do sieciowych. Jaden też, tego nie mogę używać. Dobra, czy to jest tylko do kooperacji? Okej. Dobra, wiecie co? Ja tu za chwilkę wrócę, nie? Tych mieczy nie będę jeszcze wykorzystywał. Wrócę sobie do, może właśnie... Kosy. Ale kurde... Mam ochotę naprawdę zawalczyć z bossem, który tam się kryje. Tak więc, ja sobie na szybciutko lecę do tego. Polecę sobie do ogniska. My się widzimy tu za chwilę po cięciu, kiedy będę miał wszystkiego na full. Dobra, jestem, już się witamy po cięciu. By the king's decree. Now, we disturb our mistress's slumber. Gdzieś mam dekret, otwieramy. Okej. Spróbujmy z tym bossem zawalczyć. Wiem, ja już mogę stracić obrazu. Półmrok, włócznia kościoła. Tak, to jest Half-Life, jak nic. Tylko pasy trzeba zdjąć. Ale patrzmy, tutaj chyba ten... Pokazówka, jak wygląda ta. Jak wygląda... No, ma broń Nigira, widzę.
Czy broń, którą możemy zrobić, to nie spuszczy Nidira. Niestety. Oj! I parada. Z razem z ripostą. No to jest drobny jest problem postaci, który mają ten. To jest chamskie, Boże, on cały czas będzie teraz spawnił TT. Cokolwiek, co tu możesz teraz używać. Ej, spokój. No nie! Serio? Będzie tak spalił się tych gości? No bez żartów! Jeszcze jak Wolverine normalnie z nimi pazurami trochę, nie? Jest. Ej, chociaż czekajcie! Half-Light! Po prostu imię jest przetłumaczone! Bo dosłownie Half-Light! Nie Half-Light! Half-Light! Czyli właśnie półmrok! Nie dać się nabić, bo to jest taki drobny plus, że on tego specjala nie może zablokować na przykład. Oj, pięknie! Sztaba Tytani to i kolejna ozdoba w uczni. Nie? Ale okej, okay, nie ma duszy. Czyli jak rozumiem, wedla prawo. Czy jak rozumiem, mogę go tak spawnić w nieskończoność, tak? O, nisko. Okej. Okay. Co my tu mamy? Kościół Filianor. Okej, okay, tutaj oba prowadzą w te same miejsca. A ty już tam może zjeżdżaj na dół. Co jest tu? A, dobra, wiem. Tu jest też. Tu jest jakby final boss dodatku. To jeszcze nie to. Okej. Okay. Czyli tak, tego na razie nie tykamy, bo jeszcze mamy tego questa całego do zrobienia dla Lepa. Dobra. A przecież mam go przypisanego przecież. Tak sprawdzam, kaplica czy... Nie, do ognika. 30 minut niecałe. Spoko. Dobra, ja bym spróbował teraz zrobić z tym człowieczeństwem coś, nie? Bo jeśli dobrze rozumiem działanie tego, to będę potrzebował teraz tak. Będę potrzebował kameleona. Czyli dobra, to sobie wymienię na to, wam pokażę przy okazji, jak to wygląda. W sumie to też mogę pokazać. Bo tylko poczytałem, ale nie pokazałem, jak to działa. Ale potrzebuję teraz kameleona. A kameleon jest tutaj. Dostrój czar. Kameleon. No i dobra. Teraz tak, zamiast kosy potrzebuję kostura. To oczywiście nie ma znaczenia, jaki kostur wybiorę, ale... Jest, co jest. Dobra, zamiast tej zamiast tego płomienia wezmę sobie to na razie. Zobaczmy. Jak to działa? Okej, okay, wygląda zacnie. Czeka tylko jak bije. Dobra, a to jest po prostu rzucenie takiej kulki, która leczy w momencie, w którym trafi w cel bądź w ziemię. Nie jest to złe, ale dla mnie średnio ciekawe. Kiedy się mogę zmienić w posąg. Tylko no, jak widać, trochę ciężko byłoby tutaj udawać ten... Być taki zwykły... Zwykły posąg, nie? Tutaj wiadomość trochę nie pozostawiona. Dobra, podróżuj. Ulice miasta, czy... Nie, do ulic miasta muszę się teleportować. Tam obok było to z tym typem. Było to z tym okazaniem człowieczeństwa. Zobaczmy, czy mogę jakby tak na YOLO, czy uda mi się może za pierwszym razem. Bo rozumiem, że po prostu muszę zmienić się w ducha człowieczeństwa. Tylko zobaczmy, czy uda się od razu. Nie. Też nie.
dywany, jakieś ozdóbki i posąg. Znajdź ozdóbka. Ty, chociaż czekaj, a może... Może znajdę gdzieś tutaj na tym bagnie, bo może tutaj się bardziej uda. Nawet tu. Jest! Teraz właśnie jest taki problem, że ja nie mogę biegać, nie? Bo jak tego jakiś bardziej gwałtowny ruch wykonam, to to przestanie działać. Ale patrz, jak ten duch fajnie wygląda w ogóle, nie? Fajny pomysł w ogóle, że tak to wykorzystali. Bo samego człowieczeństwa nie możemy użyć, ale właśnie stajemy się takim duszkiem. I możemy dzięki temu, jak rozumiem, przejść dalej. To jest taki minus, bo nawet pewnie flaszki nie mogę wypić, żeby ten... Żeby odnowić sobie staminę. Bo to pewnie będzie zbyt gwałtowny ruch, który rozproszy te iluzje, powiedzmy. Ale zobaczmy, czy miałem rację. Yeah! Dobra. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Gdzieś wysoko. O, dawno tutaj nikt nie odkurzał, widać. Dobra, na plecach nic. Na plastyknie. Okej, okay, co? Mamy spokój. Ten. No, na niego mam już sposób. Bardzo łatwo. Dawaj, 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 bo oni nie znikają, oni nie znikają. O, okej, jego się nie spodziewa. Ej, 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 ej. Dawaj, dawaj, dawaj. Uch, jeszcze lepiej. Okej, kolejną flaszkę. Go. Ja tyle być pierwszy. Jakie ciężkie ataki coś zmieniają w tematach specjalnych, nie ciekawi. Było ładne, nie powiem. Lubny pyk. Pytanie. Animacja nie jest inna, ale może obrażenia są większe. Ciężko stwierdzić. No. Bezpiecznie, bezpiecznie. Troszeczkę. Wolne. Bardzo. Close one, very close one. To na skryte, skryte pewnie. A nie, grudkę mi teraz dał. A nie, dobra, w sumie mi dał boskie, to czemu miałbym dostać teraz skryte? To bez sensu. Co to jest? To tutaj. Ja powiem, że to wygląda dziwnie, to, to chyba będzie drobne niedopowiedzenie. No, 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 żeby tylko nie spaść za nisko. Okej, tu jak zaskoczę, to jestem w tym miejscu. A ja muszę iść tutaj. A, jest drabina w ogóle. Mogę zejść po drabinie jak człowiek, nie skakać jak małpa. Coś na końcu jeszcze.
Żeby mi się tego nic nie zawaliło pod nogami. Tarcza z moczej głowy, czyli chyba to, czego oni używają. Ta wytrzymała niczym ogromny głaz tarcza powstała z głowy potomka arcysmoka. Rycerze Pierścienia z rozkazu bogów wyruszyli wśród szeregów wojsk, aby pokonać smoki. Ich udział w tym przedsięwzięciu nie został jednak nigdy doceniony. Umiejętność smoczy oddech. Potomek arcysmoka nigdy całkowicie nie ginie, a użycie tej umiejętności przywraca jego dawną siłę i zmiata wrogów z przodu potężnym smoczym wydechem. No, czyli to jest to, czego oni na bieżąco używają. A to jest właśnie to, co wam mówiłem też w tym odcinku o Artoriasie, gdzie tam właśnie rozwijałem kwestię Miasta Pierścienia. Ludzie pomogli właśnie w walce ze smokami, ale nikt o tym nie wie. Z tego powiedziane, że tylko Gwyn, Wiedźma z Izalith i Gito, no i być jeszcze rycerze Gwyna, zostali, znaczy zabili, pokonali smoki, ale nic więcej nie jest powiedziane. Tutaj tu się mogę cofnąć. Co to jest? A, to jest ten monument oczyszczenia. Ale czego, jeśli mogę wiedzieć, bo to wygląda creepy. Okay, poproś o rozgrzeszenie. Nie masz grzechów. O oczyszczenie. Nie jesteś pod wpływem klątwy. Przywróć dekret. A, że mogę pewnie tego. Mogę sobie bossa przyzwać znowu. Spoko, ale nie potrzebuję. Dobra, ale mamy monument, to możemy zakończyć questa w takim razie od naszego kolegi Lepa. Bo teraz tak, z tego co pamiętam z poradnika, z tego do tego questa, to teraz jak z nim pogadam, to opowiem być dalej właśnie przy tym pierwszym ognisku. Znaczy pierwszym, przy tym drugim właśnie, bo pierwsze to jest tu na samym starcie, ale chodzi mi o właśnie wewnętrzne pierści murów. Bo tam powinien być cały czas. Teraz jak mu powiemy, gdzie to jest, to on powinien się przenieść właśnie do tego ogniska przy tym grobie. I tam tylko trzeba z nim pogadać. Więc zobaczmy. Czy on tu jest dalej? O! Okej, jednak zniknął. No to trochę lipa. Ale patrzcie, widać ten monument stąd. Dobra, to trochę intrygujące. Zobaczę, może on już tam jest. Podróżuj, wspólny grób. Okej, okay, jest jaszczurka. No, come on! Ej, jak na złość teraz. Dobra, zobacz. Nie znalazłem go tam w tych grobach. Zobaczmy, czy on może jednak je... Czy może on jest tu, tylko czy może... jesteś do kupienia po pokonaniu bossa. Oni nie widzę nowych, jak tak patrzę. Może zbroja jakaś? Nie, nic za nic. A to szkoda. Liczyłem, że chociaż zbroja będzie jakaś nowa. No ale niestety. Nic. Przecież te broni muszę zobaczyć, może akurat w broni jest coś nowego. Nie, nic nowego. Tak, przynieść więcej dusz. Ej, ty właśnie! Zobaczmy, czy Patches w ogóle jest na swoim miejscu. Zobaczmy, ale chyba tylko kuciu. Pokucia. Wzmocnimy te bronie wszystkie, bo tego jeszcze nie zrobiłem poza nagraniem.
tylko ten łapa kaznodziei, ale tego używać nie będę. No i mamy te tarcze smoczej głowy jeszcze. Dobra. Czy powiedz coś nowego, strażniczka? Ja na ciągu gadał też, żeby ją zabić ewentualnie, jeśli się rozmyślimy odnośnie zakończenia, ale ja się nie rozmyślam. Nie mam zamiaru. Duszy nie mam, ale może Ludlef powie coś nowego? Aha, tak. Nie, też to samo. Szkoda. Liczyłem na coś nowego, ale niestety. Zrobię też żadnej nowej... Niczego nie wytranspozycjonuję, bo nie mam duszy nowej, którą bym chciał wykorzystać. No jest tu Patches normalnie. Oh, hello again. Welcome to Patches Boutique of Wonders. Can't resist it, can you? We're just a couple of outcasts. No tutaj nic nowego też widzę nie ma. Shuttle, nie wiem czy mam, więc kupię na wszelki wypadek. Skrzydlata włócznia. Kurde, nie wiem czy jej nie sprzedałem przypadkiem, więc na wszelki wypadek wezmę. No, poza tym to nic nowego. Będą tylko te czarne bomby zapalające, to sobie jedną kupię. Albo, dobra, dawaj, ile wlezie. I tak nic z tymi duszami nie robię. W ogóle to... Sprzedaj za jeden, a kup od Patchesa za 200. No chyba se żarty stroisz, człowieku. W ogóle to jest śmieć, a co to jest tak naprawdę? To jest co, gałąź? Albo trochę waty, albo ten. What do you say? Brilliant stuff, right? I won't ask for thanks. Albo kurde jakaś wata, albo nie wiem, jakieś resztki duszy. Dobra, no ale kurde. Zrobiłem co mogłem. Kurde, zobaczę dokładnie jeszcze, gdzie mogę tego lepa całego znaleźć. Jeśli nie, no to kurde, w kolejnym odcinku zakończymy zarówno DLC-ka, jak i całą grę. O ile, no DLC-ka pod warunkiem, znaczy grę pod warunkiem, że walka z tym bossem pójdzie mi trochę lepiej, ale... Szczerze myślę, żeby jednak zrobić osobno zakończenie DLC-ka i zakończenie gry, bo wtedy mogę w jednym filmie wam pokazać te zakończenia wszystkie, które mam. Już nie ukrywam, że to zakończenie trochę będzie w przód pewnie zaplanowane, bo muszę jeszcze grę przejść raz, tym razem właśnie, żeby mieć zakończenie to, które sobie zepsułem. No ale okej, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!